Granica przebiegała w latach 39-41 nieopodal, dlatego że pobliskim Sanem, które stąd widać, i gdy zaczęto budować umocnienia w tym terenie, ten obiekt na południowym odcinku Przemyskiego Rejonu Umocnionego, czyli w tym naszym, jak to nazywamy, bieszczadzkim odcinku, był obiektem największym, dziełem największym, ale dziełem, które zaczęto budować późno i późno też ukończono. Znajdujemy się przed frontową ścianą bunkra, w której znajdowały się otwory strzelnice. Ściana, która de facto odsłaniała przód frontu, nazywana jest Orylion. Ciekawostką jest także ten rów. Nazywa się rowem diamentowym. Służył do tego, by jako syp łusek, które wydobywały się podczas ostrzału. Także do tego, według zamysłu konstrukcyjnego, by uniemożliwić frontalny atak piechoty, która mogła dostać się z łatwością do jarzmy dział i założyć tam warunki, które były de facto czułe na tego typu ładunki ekranzytowe czy ładunki akumulacyjne, punktowe. Dodatkowym atutem rowu diamentowego był fakt, że gdyby pocisk nieprzyjaciela trafił przed działa, przed strzelnicę, mogłoby to doprowadzić do zasypania ziemią działa, uniemożliwiając mu strzał. Rów diamentowy jak gdyby zabezpieczał przed taką sytuacją. Otwór, który widzimy tutaj, to tak zwana potyna ewakuacyjna. Podczas konstrukcji przewidziano sytuację taką, że radzieccy żołnierze będą musieli się jakoś stąd wydostać. Także tędy ten otwór wykorzystywano do wypompowywania wody oraz szamba. Miejsce, w które wchodzę teraz, to jest tak zwana przelotnia. Był to taki niewielki korytarzyk z otworami z dwóch stron, służący do tego, żeby zapobiec energii eksplozji, uszkodzeniu drzwi pancernych, które znajdowały się w tym miejscu. Tu jest, widzimy, drugi otwór przelotni. Bunkier ten był dwukondygnacyjny. W zasadzie można domyślać się, że nawet dwójpółkondygnacyjny. Ta dolna połowa kondygnacji służyła jako zbiornik z ropą oraz zbiornik na wodę, ewentualnie zbiornik do odprowadzania nieczystości. Jak widzimy po zarysie, widzimy wyraźny podział na jedną i drugą kondygnację. Pierwszej kondygnacji był pokój dowodzenia oraz izby strzelnicze, zazwyczaj osobne pomieszczenie dla jednego i drugiego działa, po to, żeby uniknąć sytuacji, kiedy zniszczone jest jedno działo, likwiduje się drugie. Dolna kondygnacja była kondygnacją przeznaczoną na urządzenia sanitarno-techniczne. W tej kondygnacji bunkra tutaj widzimy ślad po stropie, który uległ zawaleniu, zniszczeniu podczas wyburzania detonacji w środku bunkra, wewnątrz bunkra po wojnie. Ściany działowe wewnątrz bunkra były zdecydowanie słabszej konstrukcji. Te ściany główne były w stanie wytrzymać kilkadziesiąt uderzeń pocisków kalibru 88 mm, a największe bunkry o największej klasie wytrzymałości nawet kilka uderzeń pocisku o kalibrze 300 mm. Znajdujemy się teraz na dolnej kondygnacji, jak wspomniałem. Tutaj znajdowały się całe wszystkie urządzenia techniczne, agregaty, urządzenia filtrowentylacyjne. Na przykład trzeba pamiętać, że konkretnie ten bunkier był też likwidowany po miotaczem ognia, który kierowany był na urządzenia filtrowentylacyjne. Także powodowało to, że załoga zdusiła się wewnątrz, musiała się czasami poddawać, gdy zniszczenia czy gazy były zbyt wielkie. Widzimy ten otwór. Tutaj znajdował się sanitariat, ale także tędy dalej znajdowała się potyna ewakuacyjna, której używano podczas awaryjnego opuszczania bunkra. Znajdujemy się dokładnie pod pomieszczeniami, w których znajdowały się działa, pod pomieszczeniami bojowymi. Tutaj widzimy strzelnicę. Ciekawostką na przykład jest, ciekawym elementem konstrukcji jest ten otwór. Do czego bowiem służył? Jest to syp na łuski do tak zwanego rowu diamentowego, który znajdował się bezpośrednio przed bunkrem. Także tędy ta rura służyła do odprowadzania gazów, jakie wytwarzały się przy
strzelaniu z karabinu maszynowego bądź z działka kalibru 85, 45 mm. Wiele z tych bunkrów było wysadzanych już nie tylko w czasie działań wojennych, ale także po wojnie. Wtedy widzimy, że były one detonowane od środka. Na przykład to jest jednoznaczny znak, takie rozerwanie betonu, tak zwanej skorupy, która stanowiła najtwardszą otoczkę bunkra. W zasadzie była praktycznie nienaruszalna, ale impet energii rozrywał jak gdyby ściany, czego przykład mamy tutaj. Z ciekawostek takich, które zostały jeszcze po czasach użyteczności bunkrów, na przykład to kolucho służyło do opuszczania urządzeń filtrowentylacyjnych oraz agregatów prądotwórczych w dół, na dolną kondygnację, tworząc szereg linii umocnień docelskich. Musieliśmy się nauczyć odczytywać troszeczkę konstrukcję bunkrów. Także po tym koluchu mamy na przykład pewność, że dokładnie w tym miejscu, teraz oczywiście tego nie widać, znajdowało się zejście na niższy poziom, na ten poziom techniczno-socjalny.